Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie tarota ogólne na miesiąc wrzesień 2023. Wyciągnę również dla Was jedną z kart emocji pani Katarzyny Miller, Joanny Olekszyk i przeczytamy sobie na temat tej emocji, która być może będzie Wam towarzyszyć w miesiącu wrześniu. Używam kart Ridera White'a. I zaczynamy. Lew, wrzesień 2023. Karta emocji dla lwa. Ekstaza. Ekstaza. Moi drodzy, ekstaza. Ktoś nie lubi ekstazy? Nazwa pochodzi od greckiego słowa ekstazis, które oznacza przebywanie na zewnątrz siebie. Kiedy przeżywamy ekstazę psychicznie, jakby wychodzimy z siebie i wzlatujemy pod niebo. To odmienny stan świadomości, w którym nie docierają do nas żadne bodźce zewnętrzne. Dajemy się porwać obezwładniającemu nas uczuciu szczęścia, błogości, pasji i transcendencji. Przez chwilę nie wiemy, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy. Tracimy poczucie czasu i rzeczywistości. Ekstaza najczęściej bywa religijna lub erotyczna. Może być też związana z głębokim przeżywaniem sztuki, transowym tańcem czy zażyciem środków psychoaktywnych. Albert Einstein nazwał ją kiedyś najpiękniejszą emocją, jaką tylko ludzie są w stanie odczuwać. Jest ona stanem dostępnym zarówno osobom zdrowym, jak i chorym psychicznie, schizofrenikom, epileptykom, osobom przebywającym w stanach depresyjno-maniakalnych czy przeżywających urojenia. Po co nam to uczucie? Pokazuje, że potrafimy osiągnąć stany najwyższej szczęśliwości, uniesienia i bliskości absolutu. Zwykle w momencie ekstazy docierają do nas obrazy, słowa i doznania, do jakich nie mamy dostępu na co dzień. Zadanie. Doświadczyłeś kiedyś stanów, które mógłbyś nazwać ekstatycznymi? Kiedy to było? Czego dotyczyły? Czy masz do nich raczej łatwy, czy trudny dostęp? Czy znasz relacje Twoich bliskich lub znajomych o takich stanach? A czy rozmawiasz z innymi o własnych tego typu przeżyciach? Nad ekstazą warto się zastanowić, moi drodzy. To jest piękne uczucie. To jest uczucie niebywałego szczęścia. Lew, wrzesień 2023, energia ogólna, wyzwanie tego miesiąca, sedno sprawy, księżyc. Jakie są ostrzeżenia? Dwójka mieczy. Co robić w związku z tym? Dwójka buław. Tutaj rak nam się pokazuje. Co może Wam przeszkadzać w działaniu? Rydwan. Tak sobie to zrobimy. Tak, bo nie mam miejsca, wiecie. Ale kiedyś będę może miała studio i będę miała wszystko porządnie zrobione. A najpierw jest ok. Otoczenie, moi drodzy. Siedem mieczy. I jaki mógłby być potencjalny wynik?
jaka może być przyszłość, jeżeli weźmiecie sprawy w swoje ręce. Dziesiątka buław. Mag. Siódemka kielichów. Dobrze. Jeszcze tylko sobie dopytam te trzy ostatnie karty. Pokazuje nam się rak, ryby, skorpion. Dlaczego jest dziesiątka buław? To jest sprawiedliwość. Dlaczego jest siódemka mieczy? I dlaczego jest rydwan? Dziesiątka była, dziesiątka kielichów. Dobrze, moi drodzy. Mag. Może być skorpion, jeżeli znacie. To jest lider. Mag to jest radość sukcesu, bycie sobą. Radość z tego, że się jest sobą. Chodzi o radość z tego, że w końcu kieruje się swoim życiem. Mag to również wiedza. Czegoś nie wiesz. Tutaj jeszcze mamy jakieś oferty, możliwości, marzenia do spełnienia. Ta karta w tle mówi, że jest to teraz czas działania. To są nowe możliwości, początek czegoś. Chodzi również o pewność siebie, o wiedzy, którą być może trzeba zdobyć, o podjęciu ryzyka, jak również mag mówi o komunikacji. W energii ogólnej mamy księżyc. Księżyc, sekrety, tajemnice. To jest tutaj taka puszka Pandory słynna. Mogą w niej być ukryte talenty czyjeś, jakieś wyjątkowe talenty, ale ta karta może również przedstawiać przekleństwa. Mówię tutaj na przykład o korzystaniu z usług jakiegoś fałszywego ezoteryka, powiedzmy, niebezpieczny człowiek, no mag, który może rzucić urok na przykład na innych. Nie wiem, źle spojrzeć, może na was. Czasami ktoś mrozi nas spojrzeniem, prawda? Splątanie, związanie tak zwane, zły urok, no przekleństwo. To może oznaczać ta karta. Ktoś może myśli, że taki już jego los, jestem przeklęty, nic już nie będzie dobrze. Ta karta może też mówić o, no, o egzaminie, o przygotowaniu się porządnym do jakiegoś egzaminu, no obojętnie, czy to jest awans, czy to jest jakiś konkurs, czy żeby potwierdzić siebie, po prostu, dla samego siebie. Księżyc mówi też o oszustwach, żeby nie dać się w tym czasie, bo to będzie energia taka sprzyjająca temu, że ktoś was będzie może chciał oszukać, lub energia sprzyjająca temu, żeby sobie z oszustwem w końcu poradzić, żeby rozwiązać jakąś sytuację, żeby nie dać się oszukać po prostu, żeby nikomu nie ufać. W tej energii widzimy też taką nieświadomą część umysłu. Czegoś nie wiecie, coś jest ukryte. Księżyc generalnie to jest iluzja, jak wiemy, bo księżyc odbija słońce światła i wygląda jakby światło od słońca i nam się wydaje, że księżyc świeci, a to nie, to jest iluzja. Ktoś czegoś się boi. Może macie jakąś osobę, może to wy. To są koszmary senne, bezsenność, jakieś stany dziwne, takie. Jakie jest tutaj ostrzeżenie? To są kłótnie.
spory z rodziną, z kolegami, z ludźmi w ogóle, czy w pracy, czy z obcymi. Chodzi o to, żeby nie rzucać się na jakieś rozwiązanie, tylko wyciszyć najpierw, bo w tym momencie trudno znaleźć to rozwiązanie. Ta sytuacja z pozoru jest po prostu bez wyjścia. Dwójka mieczy również zwraca uwagę na to, że ktoś tu walczy z innymi albo z samym sobą. Może chodzić, że ktoś ma dwie osoby, ktoś się boi wykonać jakiś krok. Ale też chciałabym powiedzieć, że to są, moi drodzy, chwilowe problemy, bo tutaj jest, wychodzicie z tego. Ale jeśli chcesz przeciwdziałać temu, co się dzieje w Twoim życiu, jest Ci potrzebna odwaga. Również karta mówi, żeby nie podejmować jakiejś decyzji w ciemno. Nie patrz w to, co widzisz, po prostu. Nie tylko to się liczy, co Ci ta osoba pokazuje. To nie jest to, co chciałabyś zobaczyć. Znaczy, może Ty chcesz to zobaczyć, co Ci ta osoba pokazuje, ale ta osoba jeszcze coś ukrywa. Jest ostrzeżenie. Nie analizuj tej sytuacji zbyt długo. Tylko zacznij działać. Nie ignoruj swojej intuicji. Zastanów się nad wszystkimi opcjami. Wybierz to rozwiązanie, które będzie po prostu dla Ciebie właściwe. Dla Ciebie. Dla nikogo innego. Może chodzić o rozwój firmy, o jakieś podwyżki, o znalezienie jakiejś pracy, czy to są sprawy urzędowe, czy sądowe. Ma wszystko być najlepiej, jak najlepiej dla Ciebie. Ta dwójka mieczy, no to oczywiście pierwsze słowo, które mi się kojarzy, to blokada. Obojętnie, czy ktoś się blokuje przed Tobą, Ty przed kimś, czy przed światem, uciekasz przed ludźmi. Osoba też w tej energii nie przyjmuje nic do wiadomości. Na przykład masz partnera, który Cię zdradza, ktoś Ci tam coś powie, masz jakieś czerwone flagi, masz już nawet jakieś dowody, ale nie chcesz wiedzieć. Jesteś głucha, ślepa, po prostu nie chcesz słyszeć czegoś. Ten człowiek, no nie wiem, czy to Ty, czy to ktoś, odwracajcie sobie to. Ten człowiek, o którego pytasz, nie chce współpracować z jakiegoś powodu. Wy już wiecie, o co chodzi. Jaki człowiek i możliwe, że jakaś osoba Cię zablokuje. Teraz się z nim nie dogadasz. Na razie ta osoba zdania po prostu nie zmieni. I trzeba się teraz otrząsnąć i spojrzeć realnie na jakąś sprawę, obiektywnie. A na razie tutaj widać, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Bo patrzysz w coś, co jest Ci pokazywane i tracisz sens tego, co jest naprawdę. W uczuciach, w ostrzeżeniach jest oszustwo, moi drodzy, zdrada, kłamstwa jakiejś bliskiej osoby. Ktoś może po prostu się ulotni, wyjedzie, albo Ty to będziesz, albo on. Ta dwójka mieczy to może też być odmowa spojrzenia inaczej na siebie, na jakąś sytuację. Ktoś nie chce spojrzeć na jakąś sytuację obiektywnie. Nie wiem, wplątuje się w jakieś problemy na przykład i no nie chce widzieć, nie chce słyszeć. O czym mówi dwójka buław? Co robić? Pokazuje się dwójka buław zazwyczaj, kiedy jakiś sukces nas nie cieszy lub nie jest ta praca taka, jak powinna, czy ten związek nie jest taki, jak powinien, czy jakaś relacja. Coś jest nie tak, jak powinno być. Na przykład dostaliście awans, albo dostaniecie awans i z tym będzie się wiązało więcej obowiązków,
mniej czasu dla bliskich. To jest karta rozdroża. I rada jest jedna, powiedziałabym. Zdecyduj. Trzeba się określić. Podejmij tą ważną decyzję i się nie wahaj. Żeby ktoś znowu tutaj ci nie wyczarował czegoś. Może chcesz nowej relacji. Tylko problem tutaj tkwi w tym, że jeszcze nie zostawiłaś do końca przeszłości za sobą. A może masz dylemat, boisz się zmiany. No bo na przykład jesteś teraz sam, człowieku. Jest ci wygodnie, jest ci ciepło, żadnych problemów. Ale chciałabyś, ale nie wiesz co. I to jest taki dylemat. Również ktoś może myśli, że ta miłość nie jest taka, jak sobie wyobrażałaś lub wyobrażałeś. Niezależnie, czy chodzi o związek, miłość czy pracę, trzeba wybrać. Już jest czas. Trzeba wybrać, czy stać w miejscu dalej, czy tkwić w tej relacji, czy tkwić w tej pracy, czy dać się w tej relacji być może zdradzać, oszukiwać, już nie daj Boże co innego. Czy działać, czy coś zrobić w tym kierunku. Ale jeżeli nie jest taki problematyczny związek, a coś Cię martwi, coś Ci tam chodzi po głowie, że czegoś nie wiesz, że może coś ukrywa, a może jest chory i nie wiesz, się niepokoisz, to ta karta radzi komuś, żeby porozmawiać z partnerem, a nie się zamartwiać, wymyślać jakieś, nie spać po nocach, wiecie. I ustalić ze swoim partnerem również, lub samemu, jakieś priorytety. Pójść na kompromis, porozmawiać, obgadać, dać sobie szansę. Tylko, żeby się tak łatwo też nie poddawać. Jeżeli pojawia się niepewność w jakimś związku, nie wiem, to może jest uczucie braku stabilizacji z tym partnerem, to może być różnica charakterów i już to zauważasz, może czujecie coś innego do siebie i tutaj właśnie trzeba nad tym się zastanowić, bo jeżeli chcesz ruszyć, no to trzeba coś tutaj właśnie rozwiązać, bo jest coś zablokowane. Tutaj też single pokazuje się, że macie jakiś lęk, jesteście rozdarci. Może się boicie zaangażować w jakąś nową znajomość. Ale no nie wiem, jakikolwiek dylemat macie, to jest tutaj niepewność. I trzeba tutaj, moi drodzy, wybrać. Bo może nawet macie na jakieś nowe widoki, nowe perspektywy. Jakaś współpraca może jest na horyzoncie, że tak powiem, nowy kierunek studiów, ale trzeba się tutaj określić, trzeba wiedzieć, czego się chce. Trzeba, może myślicie o wyjeździe i czasami ten niepokój, ta niepewność wchodzi po prostu wchodzi w nas i zakłóca równowagę, na przykład nie potrafimy wybrać między dwoma osobami lub innymi ważnymi rzeczami. Tutaj są rozterki, to jest czas zastanawiania się i nad tym i to należy zrobić. Czy ten człowiek jest tym właściwym, czy ten związek to ten właściwy. Także radą jest, żeby w końcu się określić. To jest czas decyzji. Co może Wam przeszkadzać? I tutaj mamy rydwan, moi drodzy. Przede wszystkim niecierpliwość. Jakieś niepotrzebne ryzyko. Brawura. Może Wam przeszkadzać pośpiech. Właśnie w dążeniu do czegoś, przyjęciu oferty, przyjęciu jakiegoś awansu, czy poznacie nową osobę, może Wam przeszkadzać właśnie Wasz niepokój. Również w dojściu do tego, co chcecie,
uważajcie, bo jak człowiek tak ciągle myśli, 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 no to może zawalać jakieś inne rzeczy, to tutaj mogą być zaległości, tu są jakieś obowiązki, które tylko rosną i rosną. Na to trzeba uważać, żeby do tego nie dopuścić. Niektórzy może czekają na wyjazd jakiś służbowy, może jakiś, obojętnie jakiś wyjazd. Może być ten wyjazd odwołany, albo uważajcie, bo zwracajcie uwagę na samochód, żeby go wam ktoś nie świsnął, wiecie? Może, bo to wam po prostu zdezorganizuje może jakiś wyjazd lub dokumentów, lub no na to uważajcie. Również mogą wam przeszkadzać w osiągnięciu celu wasze złe nawyki, wasze złe wspomnienia, nałogi jakieś. Wiecie, fajnie, no, to znaczy nauk w cudzysłowie biegania, dbania o siebie, no to jest super sprawa, ale ja tutaj mówię o tych nałogach takich naprawdę, które nas blokują. Oczywiście przeszkadzać wam mogą różne blokady. To mogą być zdrowotne, psychiczne, jakieś urzędowe, może się coś po prostu na przykład już wiem, co zrobić, już wiem, jak to zrobić, ale coś mi przeszkadza, bo na przykład nie wierzę w siebie, albo na przykład inni mi tam coś mówią. Po prostu przeszkadzać wam będzie i to, co nam zawsze przeszkadza, brak kontroli nad własnym życiem. Ten Rydwan mówi o osobie agresywnej, która nie potrafi panować nad emocjami, a więc nad emocjami tutaj też jest wołane, żeby popracować. Co przychodzi z otoczenia do was? Ktoś bliski, z rodziny, czy z pracy, czy nawet jakaś obca osoba, sąsiad, obojętnie kto, może ci doradzić w tej twojej sprawie, może ci coś po prostu powie ci coś takiego, da ci jakąś mądrą radę, albo przedyskutuje twoje stanowisko, twój problem z kimś innym i może pomóc ci nagłośnić twoją sprawę. Na przykład szukasz pracy, szukasz obojętnie czego, powiedz komuś i ta osoba komuś przekaże odpowiednim osobom i po prostu w ten sposób ci może pomoże. Również karta mówi, że ktoś z otoczenia cię szpieguje, drogi lwie. I to gdzie się da, albo może to ty robisz, ale to jest otoczenie. Śledzi, dopytuje w internecie sąsiadów, koleżanki, kolegów. Pyta ludzi o was po prostu. Może to nie jest do wszystkich, to wiemy, że nie ze wszystkimi czytanie rezonuje, ale może to jest do kogoś. Może masz partnera, który cię podsłuchuje, sprawdza telefon, albo jakiś tam ktoś was obserwuje, jak się to nazywało? No, taki obserwator. Może mu się podobacie, a może jest to jakiś maniakalny nie wiadomo co. W każdym razie tutaj trzeba uważać. Uważajcie, no ktoś może sprawdzać wasz telefon albo komputer w innych celach, na przykład w pracy. Także uważajcie, bo ktoś może wykraść jakieś dokumenty, jakieś informacje z komputera. Albo na notatki uważajcie, jeżeli macie jakieś ważne. Bo tutaj widać, że coś jest tutaj robione twoim kosztem. Na przykład ktoś sobie weźmie wasz pomysł, pójdzie do szefa i przedstawi jako jego. Albo po prostu ukradnie wam pomysł. Ale też uważajcie, jeżeli ktoś jest chory, jeżeli coś podejrzewasz, że jesteś chora, a tutaj się boisz, nie chcę, wiadomo, boimy się iść do lekarza, kiedy myślimy nie wiadomo co. Ale tutaj trzeba podjąć tą decyzję, iść do tego lekarza, żadnej brawury, po prostu coś trzeba zrobić inaczej, bo być może diagnoza jest błędna.
I jaki będzie... A, tutaj jeszcze też ktoś tutaj z otoczenia może Wam coś wynosi już w tej chwili, a może ktoś po prostu ulotni się po angielsku. Jaki będzie wynik potencjalny, jeżeli będziecie uważać, jeżeli uwierzycie w siebie, jeżeli ogarniecie się, jeżeli podejmiecie decyzję, zmęczeni, ale zwyciężacie. Po prostu dominujecie nad tym swoim przeciwnikiem, nad partnerem, po prostu pokazujecie, że nie, ja biorę swoje życie w swoje ręce. Przejmuję stery. Wychodzicie na, po prostu na prowadzenie. I to jest, moi drodzy, koniec tej gry. Wszystko tutaj się ułoży dla Was pomyślnie. Tu jeszcze, co Wam może przeszkadzać? Słuchajcie, no ten człowiek może mieć po prostu rodzinę. A może Ty już wiesz, że ten człowiek ma rodzinę i nie chcesz tego jakoś przyjąć do wiadomości. Tu już trzeba ze swoim życiem po prostu zrobić porządek i wybrać. Będzie ciężko. Tak samo awans. Nic się nie martwcie. Po prostu, nie wiem, zmieniacie pracę, postanawiacie jednak wybrać rodzinę, postanawiacie odpocząć. Tu wszystko, wszystko, co złe, to się kończy. I to za Waszą sprawą. Dziękuję Wam, moi drodzy. A tu jeszcze w ogóle macie dwa razy księżyc, wiecie? Chciałam powiedzieć. Tutaj też mamy księżyc. To może być problem z matką. Może jesteście rozdarci między mamą a żoną. No różnie. W każdym razie trzeba wybrać, obojętnie czego to dotyczy, trzeba wybrać to, być pewnym siebie, i wybrać to, co jest dla Was najlepsze. I jak trzeba, to nawet trzeba zaryzykować, zmienić tą pracę, zaryzykować, poznać kogoś. Tutaj też coś z przeprowadzką jest. Słuchajcie, może, a może po prostu macie zamówiony samochód na przeprowadzkę i tutaj ta przeprowadzka po prostu się nie odbędzie, bo ktoś odmówi, odwoła, będzie chory, no nie wiem. Różne rzeczy takie się mogą zdarzać, żeby po prostu nie załamywać się i załatwiać inny samochód, po prostu. Może jakieś ryzykowne decyzje kiedyś podjąłeś w przeszłości i to Ci przyniosło straty. I teraz boisz się, że znowu się tak stanie. Tu się nie ma czego bać. Trzeba zdecydować i ruszać. Jeżeli wciąż rozpamiętujesz, co się stało w Twoim życiu, po prostu zakończ to, bo było ciężko, ale teraz to się kończy. Miłego dnia Wam życzę i bardzo dziękuję za to, że jesteście. Trzymajcie się. Wspaniałego miesiąca.